Czołem, czołem. Cześć, witam. Nie wiem, coś miałem wymyślić i w końcu zapomniałem. Cześć, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Dark Souls 1 magiem. Żadnych tutaj challenge'ów nie ma. Jeszcze sobie rzucimy okiem na komentarze. Tutaj od Anroeba, spoko. Od Iwana, pozdrawiam. For the K, tutaj od Skocznia, od Nohila. No ostatnio tego trochę jest na kanale. Za niedługo będzie Bloodborne, Blood Level 4 Nohil. I fajnie, że wreszcie nagrywam. O, właśnie, Ashenman tutaj pisze o remasterze. Też mam nadzieję, że ogram. I Sir Matt o live'ie. No dobra, w takim razie idziemy. Ja się już przeniosłem od Gwendolina do Firelink. Co będziemy teraz robić? Teraz będziemy się udawać do Czterech Króli najpierw. Aha, no tak, tutaj już było porobione. Przecież byliśmy w Anor-Londo, więc odzyskujemy ognisko. Spoko, wiem, Anastazja, że nie wolno ci rozmawiać, dlatego nie będę tutaj cię męczyć. Pewnie musiała ten... coś brzydkiego powiedzieć. No bo Firekeeperki chyba nie składają żadnych przysiąg milczenia, ani nic takiego. A skoro jej ucięli język, to musiała wcześniej... jakoś coś zgrzeszyć słowem, nieprawdaż? Powiedzieć jakieś tam... transgression, sacrilegious i tak dalej. Bluźnierstwo. No dobra, czy ja mam w pogotowiu miecz Fury Quayla? No mam. Jesteśmy oczywiście na DSFixie. Mam też tego Watchdoga. Chociaż to już chyba nie jest przydatne. Nie pamiętam, kiedy ostatnio spotkałem hakera. Zresztą i tak jestem hollowem, więc tutaj o PvP nie można mówić. No i co? Widzę tutaj pozbierane. Czy ja mam w takim razie już tę tymczasową klątwę w ogóle w posiadaniu swoim? A, mogłem Estusa ulepszyć, ale to nie ma takiego wielkiego znaczenia, mam nadzieję, że się nie przyda. Jest i Transient Curse, czyli przemijająca klątwa. Ja jednak na razie będę latał z mieczem. Mam nadzieję za pierwszym razem i po prostu te zaklęcia się przydadzą na królów. Tylko teraz jedna sprawa, czy ja zabiłem Pieseła? Zabiłem. Dobrze. Więc można lecieć. Ciekawe, jakie w ogóle obrażenia będę zadawać. Czy ja mam w ogóle też pierścień na wzmocnienie zaklęć? Tak mnie teraz tutaj to zastanawia, bo sprzedaję ten pypeć z Firelink. Nie mam, no ciekawe, że nie kupiłem. Już na Soul Level 1 miałem, a tutaj nie mam. No ale dobra, postarajmy się nie mówić o Soul Level 1, bo nie jest to Soul Level 1. Tylko wreszcie przyjemny. Znaczy każdy gameplay jest przyjemny, ale ten jednak jest taki jednak mniej stresowy i mniej wymagający. Jednak myślę, że nie ma się co oszukiwać, że w sytuacji, gdy nie można popełniać błędów, a się popełnia, jest to dość stresujące. I niekiedy frustrujące, kiedy wiemy, że nie, braknie nam życia, żeby zrobić coś, co powinniśmy zrobić i będzie nas to pewnie kosztować jakąś tam ilość życia. Dobra, tutaj ostrożnie, żeby nie spaść. Oczywiście kolejna dusza Firekeeperki. Można w sumie iść po nią early, żeby... no mieć od razu lepsze stusy, prawda? O, dodatkowe te klątwy, no to super, jesteśmy raczej ustawieni. Tutaj był bardzo fajny skrót, którym da się raszować. Tutaj chyba jeszcze kolejne klątwy. No właśnie. A skrót, no to w sumie zaczekamy, aż spuszczę wodę w kibelku, to wtedy będzie można go zobaczyć. O ile w ogóle zajdzie potrzeba korzystania z niego, bo jak mówiłem, jak chcę za pierwszym razem wszystko zrobić, no to... a nie będzie to konieczne. No bo co? Mamy stusy, widzieliście, ile dostaję obrażeń. Więc jeżeli mam gdzieś paść, to albo od grawitacji, albo... no albo już od królów. Ładny zasięg, idzie lekko. Podnosimy jeszcze tutaj klątwy, żeby na pewno nastakować. Na Soul Level 1 niestety wiem, jaka przykrość potrafi zaistnieć, gdy takich klątw brakuje. Trzeba po prostu farmić duszę, wracać się do tej duperki po drodze do Capra Dimona i kupować. A to jest upierdliwe oczywiście. A to jak to teraz wygląda, jest na razie spoko. Zabijemy sobie wszystko oczywiście, bo co? Może coś dropnąć, więcej klątw, albo tutaj ten sztylet, który jest dosyć rzadki. Nie pamiętam, czy on jest w sumie do tego achievementu, ale trzeba mieć na uwadze. Jeżeli myślimy, że zebraliśmy wszystkie przedmioty, znaczy wszystkie bronie do honoru rycerza, a jednak nie siada, to trzeba się upewnić, że czy na pewno na przykład ten sztylet nie jest potrzebny
do tamtego achievementu. Zaraz chyba powinna mi ta chwilowa klątwa minąć, bo zazwyczaj gdzieś w tym momencie się ona kończyła. O, przepraszam. O, widzę, ten duszek tutaj nie schodzi, no to możemy iść dalej. Można ich trochę nazbierać i wtedy oczywiście zabić. Przy takich rezistach i tak dalej nie robi to problemu. Tutaj można sobie przeskoczyć, ale raczej nie polecam. Zresztą i tak musimy najpierw zdobyć naczynie władcy. To może być troszkę groźnie, chociaż nie musi. Proszę, walczymy jak Soul of Cinder na zakrzywionym mieczu. No, chyba trzeba odpalić Estusa już. Pyk. Ach, jak przyjemnie. No. Wiadomo, mam mało poiza i tutaj tak na pałę walczę. O nie. No ale mogę. Nie no, co jest? Mam jeszcze Transient Curse. No właśnie. Dobra, chodźmy od razu po... Nie skacz już. Pójdziemy od razu oczywiście po Lord Vessel. Znaczy, przepraszam, po klucz do pieczęci, bo Lord Vessel już mamy. Nie trzeba odkładać Lord Vessel, żeby nam ten mag dał właśnie klucz. W sumie jak ty masz na imię? I know, except you seek this. The four kings use this oath, the dark wraiths, party of it, although if you can... On się nie przedstawia, co? On na pewno ma jakieś imię. Have curse broken. Ciekawie to ujęli, zamiast break curse to have curse broken. Aha, że niby podkreślić, że on to robi, tak? Magia języka angielskiego. Ja tutaj sobie jeszcze kawkę popijam. Dobra. Tutaj były jeszcze jakieś pierścienie, z tego co pamiętam. Warto byłoby je wziąć. Ciekawe, że ta niby klątwa jeszcze trwa. Ona chyba ma jakiś nieregularny czas działania. Raz raczej działa dłużej, raz krócej, bo teraz naprawdę długo działa. A pamiętam, że czasami ledwo dochodziłem do tamtego momentu, co najpierw mówiłem, że trzeba będzie dołożyć. I już się kończyła, a co? Teraz doszedłem jeszcze dalej i dalej klątwa trwa. Chociaż wiadomo, teraz to w każdej chwili ona się może skończyć. Myślę, jak tych królów zrobić. Czy robić ich melee, czy robić zaklęciami. Myślę, że z ciekawości bym coś pokastował. O, właśnie, skończyła się. Żeby zobaczyć, ile by dostawali. No, optymalnie, wydaje mi się, magiem byłoby zaczekać przynajmniej na dwóch królów i włóczniami dusz... Ach, nie da rady. I włóczniami dusz atakować ich tak, żeby po prostu ona siadała na przynajmniej tych dwóch. Chociaż to raczej mogłoby być trudne, bo oni trzymają się mimo wszystko dość daleko od siebie. Więc nie wiem, jakby to wyglądało. Ciekawe też, jakie bym miał obrażenia na Red Tearstone Ringu i z tym pierścieniem. Aha, nie, mógłbym mieć tylko Red Tearstone Ringa na tą walkę. Na tę walkę. Bo przecież muszę mieć Covenant Artoriasa, czy tam Przymierze Artoriasa na palcu. Żeby się nie dać zabić otchłani. Dobra, zbieramy. Czeki się zawsze mogą przydać. Niestety tutaj dość wolno się je popuje, więc to raczej poza serią. No, teraz wiadomo, jak nagrywam, to się muszę ograniczać zazwyczaj do tych 30 minut, żeby odcinek nie był jakiś przytłaczająco długi. Co innego jest przy live'ach, które średnio z tego co widzę trwają po przynajmniej 4 godziny. Dobra. Tutaj był rzadki pierścień ofiary, z tego co pamiętam. Tak. Dobra, może się uleczmy. Kusi mnie setupowanie tego Red Tearstone Ringa, ale chyba tego nie zrobię. Czy ja w ogóle poszedłem na tej postaci po Red Tearstone Ringa? A pewnie, że nie, pan Wygodnicki nie poszedł. Co ja bym ryzykował na Drake'ach? Dobra. U góry była chyba kusza, czy coś takiego, to można sobie to darować. Teraz mógłbym niby po RTR-a pójść. Tylko, że ja nie wiem, czy na tej postaci się przyda, chociaż myślę, że warto byłoby go mieć. Teraz się zastanawiam intensywnie. Dobra, chyba pójdziemy. Nie wiem, ile smoków się, znaczy Drake'ów się zagruje.
Ale w pewnych momentach będzie można sobie poeksperymentować. Może na Manusa się przyda taki RTR-ek. Ilu was się zagruje, co? Nie. Dobra. No i tak naprawdę można chyba nawet z samej góry splanżować. Tylko nie wiem, czy nie lepiej być golasem, żeby to zrobić. Zresztą obrażenia i tak są procentowe, tam powiększone nawet o jakiś tam niewielki udźwig. Mógłbym też przeczekać ich agro. Co by było lepsze? No dobra. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo zobaczymy sobie teraz, o co chodziło z tym skrótem, prawda? Więc zrobiłem to celowo. Przy okazji sobie ulepszę Estusa o 2 stopnie. Okej. No i ciśniemy na królów. Pyk. Zobaczmy. No na królów myślę, może być niezły ten Mieszwór i Kujlak. Aha, tylko że ja właśnie zostawiłem 10 punktów człowieczeństwa z tyłu. No jak to się mówi? Trudno. Jak to się mówi? Trudno. Tylko że i tak muszę to nadrobić, żeby zadawać jakieś obrażenia. Bo jednak ta broń dość mocno się skaluje z punktami człowieczeństwa. Zresztą chyba można to zaobserwować na karcie postaci. 90 na 255, 20 plus, znaczy 20 i 15 było z eskalacji. Już zapomniałem, ile było tych podstawowych wartości, ale dalej pamiętam, że było 20 i 15. Właśnie nie wiem, czy to było w skalacjach, czy może w podstawce się to zmieniało. Ale chyba w skalacji. I powinno być co? 200 i 150? Może tak, żeby na pewno siadło. No nie. 9255, tak chyba było. No, w sumie nie ma tak dużo tego przybytku. Myślałem, że tego jest więcej. Gdzieś tam na wiki patrzyłem, to tego więcej się wydawało, że jest. No ale też widać w trakcie gry, że jest spora różnica między 0 człowieczeństwa a 10, więc nie wiem, może coś to nie do końca dobrze tam jest odzwierciedlone przy wartościach numerycznych. No i dobra, czy duży ember mi się przyda? Chyba nie. Czy grudka mi się przyda? Też chyba nie, bo tutaj katalizatorów się nie ulepszało, żeby były mocniejsze. No tak, cztery kierunki przewrotów. Oha. Okej. Jedna riposta, spoko. Weźmiemy sobie tę grudkę tam. Tyk. Kurczę, no już się nie mogę doczekać tego remastera. Ciekawi mnie, co oni tam zrobią. O, proszę, dodatkowa grudka. Oprócz tego, że podbiją tam niby do natywnego 4K, bo to ma być chyba natywne 4K, a nie skalowane. Wiadomo, mi to nie robi różnicy, bo nawet nie mam monitora 4K. Ale i tak powinno to oczywiście lepiej wyglądać przy takiej rozdzielczości. Dobra. Wiem, gram magiem, ale walczę wręcz. Niektórym to robi problem. Tylko, że jak już mówiłem, oszczędzam zaklęcia, żeby sprawdzić, jak one się będą sprawdzać na czterech królach. Myślę, że oni mogą trochę zbierać. Mogą trochę zbierać. A gdzie pójdziemy po królach? Chyba się zaczniemy udawać do. Jak się to tam zwało? Do archiw książęcych, żeby. Co to ja chcę odblokować? Żeby Logana odblokować. I kryształowe wersje zaklęć. Oj, dwóch. Chyba to raczniemy. Tutaj, co prawda, po prawej jest jeszcze jedna skrzynia z grudką, no ale jak już mówiłem, nie jest mi to zbyt potrzebne. Więc można to pominąć.
Kostur w prawej ręce, spoko. No to ubieramy sobie Covenant of Artorias. Czy duchy mogą przenikać przez tutaj ściany? No powinny. Więc nie zostawajmy tu zbyt długo. Spiromancji łapali ładnie. Tylko wiadomo, piromancja to się z niczym chyba tam nie skalowała, oprócz katalizatora. Zobaczymy od prawie najgorszego zaklęcia. Słabo. Nawet ty również. Długie kasty, obrażenia takie sobie jeszcze. Chyba się skończy na tym, że będę robić melee. Pamiętamy, Soul Level 1, ucieczka i tak dalej, prawda? Tutaj nie będę się w to bawić, tylko przyjmę to na tarczę. Ponieważ mamy stusy... Oj, dałem, byłem daleko. Ajajaj, teraz RTR by się przydał, co? No. Szarża. Nie opłaca się zaklęciami. Przynajmniej nie bez bonusów w postaci takiego RTR-a. No wręcz jest o tyle dobrze, że można spamować. Strasznie mało staminy ma ta postać, teraz widzę. Nie wiem, co się dzieje, ale chyba nic poważnego, skoro jeszcze żyje. No właśnie, no to już w ogóle wydaje się nie być wyzwaniem, kiedy można pić Sunny D. Jeszcze dospamowuję sobie tutaj obrażenia. No to jest ciekawe, postać na chyba 61 poziomie bije o wiele mniej niż taka postać na pierwszym poziomie, tylko wiadomo, no jakby więcej przeżywam. No niestety będzie 4. Bo za słabo puszowałem obrażenia. No to jako mag dobiję go po prostu zaklęciem. Ciekawe, jaki zasięg. Raczej nie starczy. No zdecydowanie nie wystarczyło. Ojej, co ja teraz zrobię? Padnę? No nie, przyjmę na tarczę. Okej. No i czterej królowie. Teraz się Kath powinien pojawić. Jest i Kath. To oczywiście jest a propos achievementów, ponieważ... możemy, wiadomo, odkryć Covenant Mrocznych Upiorów. Ja sobie przystąpię do Katha, bo Frampt mi nie jest potrzebny, ja tam zwykle mu nic nie sprzedaję ani tak dalej. Więc nie przeszkadza mi tutaj być pod patronatem tego tutaj mrocznego przyjaciela. Placenęliśmy Lord Vessel. Zabierz nas do góry. Zabierz mnie na kręgle. I mamy jeszcze chyba 10 minut z tego, co widzę, więc można już się powoli zacząć udawać do góry, tylko jeszcze przyjmiemy sobie Covenant. Nie wiem nawet, co tam wcześniej miałem, pewnie Quelane. Quelan, no właśnie, zawsze zapominam. Szkoda, że daje Darkhanda, którego można sobie po prostu dropnąć. No właśnie, teraz by siadł achievement za odkrycie Covenantu, no i tyle tak naprawdę. I myślę, że już powinienem podnosić inteligencję. Nie pamiętam, co tam wcześniej mówiłem, ale kryształowa włócznia dusz może wymagać nieco więcej niż tutaj mam. Nie pamiętam nawet, może nie wiem. No dobra, no to teraz do Anor Londo. Spróbuję sobie rushnąć, jak to widziałem niedawno u Lobosa. Nigdy tego nie robiłem wcześniej. Zobaczymy, czy to wyjdzie. A mianowicie chcę... jak się jedzie tą windą do góry, do Seatha, do pierwszego spotkania z nim, to zrobić prison skipa. A nie, tylko że nie opłaca mi się tego robić. Ponieważ ja chcę uwolnić Logana. Jak to pominę... no to wiadomo, nie uwolnię go wtedy, bo więzienie będzie zamknięte. No nic, może jeszcze będzie kiedyś okazja, żeby to zrobić. W każdym razie nie wygląda to zbyt trudno. Trzeba po prostu tam
zeskoczyć z góry tej windy, jak się już do góry wyjedzie na krawędź windy i później zeskoczyć na chyba poręcz czy tam platformę już tego piętra, gdzie byśmy normalnie doszli już po więzieniu. Oj, tuż za mną jest pan Świnkeus. Aha, tutaj muszę zabić, żeby odpalić ogień. To nie jest problem, ponieważ łatwo można je tutaj kajtować. No właśnie. Piromancją byłoby pewnie jeszcze łatwiej. Proszę, dodatkowy item find się tutaj daje we znaki. Ile w sumie go mam? Pewnie około 200. No, 210. Odpoczniemy tutaj jeszcze, pamiętamy. Ile było do poziomu? Możliwe, że już mogę dobić. Warto. Nie. To szybko sobie jeszcze jakiś czek tutaj popniemy. To też może się przydać. No bo jak jest okazja, wiadomo, że jest też duże ryzyko, że stracę te dusze, to po prostu wolę sobie dobić ten poziom. Naprawdę, brakuje stówki. To będzie chyba to. O, to jest nawet 400. I wiadomo, pójdziemy sobie chyba gdzieś tak 50 do inta. No bo jakoś dużo mega nie potrzebuję wytrzymałości. Bo i tak, gdy rzucam zaklęcia, to je nie tracę, a nawet regeneruję, więc nie jest to jakieś mega potrzebne. Co innego, jakbym walczył więcej wręcz. No, w sumie walczę dużo wręcz, ale zawsze, jak jest coś trudniejszego, mogę się uciec do rzucania zaklęć. Ała. Dobra. Naprawdę? Zaraz to sobie raszniemy. Proszę, te 2 stopnie ulepszenia Estusa trochę dały. Co tam było pod sodami? Dobra, może weźmy te broń. Oni raczej mają odporność na ogień. Chociaż nie, nawet spoko. Aj. Do windy. Tu jest Avelyn. Tylko, że no, wiadomo, Avelyn mi się nie przyda. O, tam. Na tamtym regale. No i to polega na tym, że po prostu trzeba wskoczyć tutaj, gdzie na ten, na tę belkę, na tę poręcz, gdy się windę spuszcza na dół. No i się wtedy zeskakuje na te piętra tam. Ale tego oczywiście, jak już mówiłem, nie będę robić. Aha, nie chcę stracić znowu człowieczeństwa, więc weźmiemy sobie rzadki pierścień ofiary. Czy zwykły wystarczy? Lose nothing. No to jak lose nothing, no to powinno wystarczyć. Okej. Szczureczka. Ta. No w dwójce by mi zdecydowanie zniknęła. Tutaj na szczęście to jest dosyć uproszczone. Znaczy no, było prościej niż w dwójce, tak lepiej to ująć. No i teraz możemy paść. No szybko, Sifek. No coś tam wyrwał z tego zaklęcia. No ale wiadomo, to jest istota z magii, można by powiedzieć, więc magia nie jest najlepszą bronią na niego. Wow, jak to po klatkach daje. Ale to zawsze dawało po klatkach. No muszą to po prostu zoptymalizować, nawet DSFix mi tutaj nie pomaga. Dobra, proszę, nawet wypoczęty. Dobra, dobra. Wypoczęty tutaj się pojawiłem, niemniej i tak będę chciał usiąść przy ognisku. Zresztą tu nie ma znaczenia, bo i tak by mnie wróciło do tego chyba. Dobra, może zdążymy jeszcze dojść troszkę. O ty sneku. Tutaj raczej nie ma też zbyt interesujących znajdziek. Tak naprawdę chyba interesuje mnie tylko w tym miejscu, żeby porozmawiać z Loganem, a chyba i to nie jest konieczne.
Ale wolę na wszelki wypadek, żeby na pewno questline się nie posypał ani nic. Tak z ciekawości. A, nie jest źle. Okej. Nawet spoko farma dusz tutaj jest. Ale najlepsza jest chyba w obrazie Ariamis. O właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem, bo przez cały level 1 zapomniałem. Tutaj wypadałoby, żeby nie zapomniał. No wiadomo, to jest tylko Priscilla. Wow. I tak naprawdę nic więcej, nie ma tam chyba żadnych fajnych zaklęć. No nie, zaklęć tam nie ma. No ale i tak się tam przejdziemy przy jakiejś okazji. Może nawet w następnym odcinku. Nie, chociaż najpierw skończymy tutaj archiwa i Seatha. Seatha będzie raczej łatwo zabić, bo on strasznie łapie w brzuszek obrażenia. Tak jak podejdziemy z mieczem Fury Quailak, to niestety nie, marny jego los będzie. Obie rzucają cuda. No to z lepszych. Jest i Logan. No szybciutko rozmawiaj ze mną. Dobra, chyba już. No i wyłączymy to ustrojstwo, weźmiemy sobie kluczyk. Chyba nawet kostką wrócimy. I na tym się tutaj zatrzymamy. Spróbujemy sobie uprościć teraz magię. A, sobie uprościłeś, gościu. Moment. Proszę, jak mnie tutaj kajtują brzydko. Na tarczę przyjął. Dosyć wąskie hitboxy mają, widzę, te zaklęcia. Myślę, że w takiej dwójce jeden i drugi by dostał, bo jednak większa jest jakby tam ta dzida. Na pałę można spokojnie. No i mamy to, co nas interesowało. Można się teraz wrócić do ogniska. W sumie raczniemy sobie do kolejnego. Będzie troszkę powyżej 30 minut, no ale poprzedni też był. A już będziemy mieli fajny punkt, żeby zacząć po prostu kolejną część. Idą za mną, ale to nie problem. Tam można zeskoczyć po secik chyba jakiś, ale to był raczej jakiś słaby. Chyba go nawet stąd widać. Dobra, lecimy, lecimy. Ale widzę, że już takie raszowanie wchodzi człowiekowi w nawyk. Takie przyzwyczajenie. Oj, twój błąd, kolego, że zacząłeś bufować. Więc najpierw trzeba iść na drugą stronę, żeby przejść później na z powrotem. Jakoś tak to było. A, żeby wyjść wyżej, musimy to zrobić. Długi łuk. No właśnie, przekręcamy. Wiadomo, to są jakieś mimiki z tymi pewnie zmigoczącymi tytanitami i tak dalej. Pyk, pyk. O, proszę, na strzała nawet padł. Okej. No, bo musimy się dostać tutaj na te schody. Wiadomo, jedne i drugie się przekręcają, dlatego teraz te są jakby ustawione dobrze. No i z tamtych schodów, tam w tamtej części się skacze po Avelino. Okej. Okay. A, jeszcze z tych ważnych rzeczy można by złapać klucz, ale chyba... Aj. Instynkt podpowiada mi: Winter, bierz ognisko, ale po co nadrabiać, po co robić rzeczy po dwa razy? Po prostu muszę uważać na tego mimika. Zresztą chyba z tego, co pamiętam, się je niukowało. To jest klucz do Logana właśnie. No właśnie.
bezproblemowo. Nie wiem, czy on nie ma gwarantowanego wyrzucenia symbolu chciwości. Nie, nie ma gwarantowanego. No i myślę, czy iść po Logana na wizji? Pa, tak, pójdziemy sobie. Albo po prostu nawet zacznę następny odcinek już uwalniając go, będąc przy nim, żeby po prostu oszczędzić tego wracania. Bo niestety trzeba to robić pieszo, bo jak wiadomo w Dark Souls 1 nie można się przenosić obojętnie do którego ogniska. A chyba nie ma strefy więzień w archiwach. Dobra. No i to by było na tyle. Poszło nawet bezproblemowo. Więc zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, cześć!